Witam Cię bardzo serdecznie w katalogu numer 4, a dzisiaj będę Wam mówić, opowiadać o pomadkach, nowych pomadkach D1 Color Obsession. No i właśnie, mamy 10 nowych odcieni, 10 nowych pomadek, bardzo fajnych pomadek, w pięknych opakowaniach, srebrnych. Do tej pory zawsze zachwalałam Glodanie Gold i one oczywiście jak najbardziej są nadal moim numerem 1, ja kocham złoto i jak najbardziej, ale jeśli ktoś nie lubi złota, woli srebro, proszę bardzo, ma srebrne pomadki. Tak? Bardzo fajne pomadki, świetnie nawilżają usta, naprawdę bardzo dobrze. Tak jak powiedziałam, w 10 bardzo modnych odcieniach na tę parę roku. Do 8 godzin, zobaczcie, tutaj firma nam pisze, do 8 godzin super nawilżenia i jest to prawdą. Ja używam tych pomadek i naprawdę powiem Wam, że od jakieś półtora tygodnia naprawdę bardzo fajne pomadki, świetnie nawilżają. Nie ma uczucia zeschnięcia na ustach, no na pewno nie. Technologia Chromoloud zapewnia niezrównaną intensywność koloru, przepraszam. No i co my tutaj jeszcze mamy z takich ważnych informacji? No i są, przede wszystkim są one bardzo mocno nasycone kolorem, naturalne, gładkie wykończenie i niezwykły komfort noszenia jednocześnie. Także naprawdę bardzo fajne, świetne pomadki. No i ja dzisiaj chciałam powiedzieć, w zasadzie ten film jest bardziej dedykowany wszystkim konsultantom, wszystkim klubowiczom, wszystkim tym osobom, które chcą zarabiać pieniądze, które chcą sprzedawać i chcą zgarniać wszystkie możliwe nagrody, które w ogóle firma Oriflame dla nich przygotowała. Tak więc, może zacznę najpierw od tych korzyści, które ma nasz klient. Nasz klient ma taką korzyść, że jeśli kupuje sobie taką pomadkę, to taka kobieta, no bo to jest głównie dedykowany produkt dla kobiet, to taka kobieta może sobie również kupić tusz do rzęs za śmieszną cenę 9,99, tak? Więc każda osoba, która kupuje u Was pomadkę, od razu powiedzcie o promocji na tusz. To jest jedna rzecz. To są oferty dla klientów, natomiast dla nas, klubowiczów, konsultantów. Każdy konsultant na pewno dostaje taki business and beauty, więc zacznijmy od tego, że najpierw naprawdę bardzo mocno czytajcie, co tutaj jest wszystko napisane, bo to firma bardzo fajnie podpowiada nam, jak wykorzystać wszystkie te promocje, jak wykorzystać produkty, te narzędzia pomocnicze do tego, żeby to sprzedaż zdobyć. Dziewczyny, jak sprzedacie 3 takie pomadki albo chłopaki, jak sprzedacie 3 takie pomadki, macie 10 próbek wód. Te próbki znowuż na pewno pozwolą Wam wzmocnić sprzedaż wód toaletowych, więc moim zdaniem bardzo fajne połączenie jednego z przyjemnego z pożytecznym. Za 3 pomadki macie 10 próbek. Tutaj nie jest nigdzie napisane, więc ja przypuszczam, że to jest wielokrotność, bo nie mamy tutaj żadnej informacji, że tej wielokrotności nie ma, więc myślę, że to jest wielokrotność. Ale jak sprzedacie 6 takich pomadek, to macie luksusowe lusterko podświetlanie z power bankiem. Fantastyczna sprawa, jak jest ciemno, możemy sobie poświetlić lusterko i poprawić makijaż, a jak nam braknie znowuż energii w naszym telefonie, to możemy sobie znowuż power bankiem, że tak powiem, doładować energię w naszym telefonie. To jest jedna taka rzecz. Następnie, i to mamy za 6, tak? Za 6 pomadek. No i teraz, jak już to mamy, moi drodzy, to jak się wziąć za tą sprzedaż? Przede wszystkim za sprzedaż należy się wziąć tak, że trzeba sobie w ogóle przygotować katalog. I tutaj mam bardzo dokładnie przygotowany katalog, który jest podpisany. Są pozaznaczone nie tylko te pomadki, ale również inne hity katalogu. I moi drodzy, ja pomadki sprzedaję w ten sposób, że inwestuję sobie w próbki. Próbka kosztuje 50 groszy. Inwestuję w próbki, wrzucam je w jeden worek. Od razu powiem, kiedy ja kupowałam próbki, nie było 3 próbek na magazynie. Nie było 3 tych ostatnich próbek, dlatego też, jak widzicie tutaj, nie ma wszystkich 10, jest 7 próbek. Proszę bardzo, w ten sposób pożyczam sobie katalogi. Ewentualnie siadam z klientką i od razu przy mnie ona sobie testuje. I teraz, moi drodzy, nasi klienci dzielą się na 2 typy. Na takie kobiety, które nie używają pomadek, ale dlatego, że nie umieją, nie znają, nie wiedzą, która, co jak.
i na takie, które te pomadki używają i chętnie je kupią. Oczywiście te, które używają pomadek, raczej większego problemu nie będziemy mieć. Trzeba, to jest tylko kwestia koloru, tego, żeby Pani sobie dobrała właściwy kolor do siebie. Natomiast te Panie, które nigdy nie używały pomadek, bo nie wiedzą, ja w naszej pracy bardzo często spotykam się z tym, że klientki chętnie kupiłyby jakiś produkt, chętnie by zastosowały, tylko one tak naprawdę nie wiedzą co, nie wiedzą jak tego używać. Więc tutaj naprawdę warto jest zwrócić, moi drodzy, na to uwagę klientkom i trochę jej pomóc. Czyli jak macie te próbki, to przede wszystkim, żeby kobieta się czuła komfortowo, żeby był jakiś efekt, to od razu Wam powiem, że w tak intensywnych pomadkach, jakie są The One Color Obsession, na pewno trzeba wyrównać kolory cery. Więc tutaj przydałby się podkład. W tym katalogu na przykład mamy podkład ujędrniający, znowuż w bardzo dobrej cenie i tusz gratis, więc słuchajcie, tych tuszów naprawdę w tym katalogu nasze klientki mogą mieć. Możecie ten podkład przynieść klientce, nałożyć na twarz oczywiście odpowiedni odcień, odcień dopasowany do jej karnacji. Nakładacie ten podkład, więc nasza klientka już ma wyrównany kolor cery, można wytuszować rzęsy i wtedy, jak już jest ta cera przygotowana, możemy właśnie wtedy używać pomadek D1. Przejść do testowania odpowiedniego odcienia tej pomadki. Oczywiście nie smarujemy naszej klientki każdą kolorem pomadki, bo pomadki można przetestować w ten sposób, że wystarczy przyłożyć taką pomadkę, czy też próbkę do twarzy, tak, lekko się uśmiechnąć, pokazać zęby, i już będziemy wiedzieć, czy w tym kolorze naszej klientce będzie do twarzy, czy też raczej nie. Więc nie trzeba każdego koloru przykładać. I na przykład możemy sobie przyłożyć dwie takie pomadki i sprawdzamy, w której naszej klientce będzie lepiej, tak? Czy w tej po lewo, czy w tej po prawo. Wtedy spisujemy kod i nasza klientka już wie i na pewno jest zadowolona, jeśli chodzi o używanie naszych produktów. Także dziewczyny, myślę, że każdy konsultant ma świadomość tego, że nie jesteśmy od tego, żeby pomagać naszym klientom w doborze, żeby doradzać im, pomagać im, bo wiem naprawdę z własnego doświadczenia, że kobiety bardzo często tego doradztwa potrzebują, więc ten konsultant, który jest lepiej przeszkolony, lepiej przygotowany, na pewno większe ma zarobki, większe ma zamówienie. To chyba wszystko, jeśli chodzi o pomadki, to chyba wszystko, jeśli chodzi o sprzedaż w zasadzie pomadek, tak mi się wydaje. Oczywiście, no, w zależności od tego, jeśli tych pomadek będziecie mieć więcej, tutaj macie na stronie 10, macie próbki, macie kody próbek, to są próbek, tak? Czy... Poczekajcie, nie chcę Was tu... Nie, przepraszam, to są kody pomadek. To są kody pomadek, natomiast próbek znajdziecie troszeczkę dalej. Kody próbek znajdziecie na stronie, już Wam mówię, tutaj, na stronie 28. Tutaj znowuż macie próbek, kody próbek tych pomadek. No oczywiście to są promocje tylko i wyłącznie na katalog numer 4. Myślę, że w katalogu numer 5 takich promocji przy sprzedaży takiej ilości na pewno nie będzie, pewnie tam będą jakieś inne nowości wprowadzane. Moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o sprzedaż pomadek. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do kontaktu, ale przede wszystkim na spotkania katalogowe zawsze w pierwszą środę katalogu. O 17:30 mamy spotkania katalogowe, także zapraszamy. O 20:00 we wtorki zapraszamy na live Biuro Reklam w Piotrkowie. Tam znowu już dowiesz się na bieżąco informacji na temat produktów nowych. A dzisiaj pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Życzę udanej sprzedaży w katalogu numer 4 pomadek D1 Color Obsession. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.